Na początku olbrzymi wstrząs, niedowierzanie, no i głęboki żal, bo naprawdę strata tak wspaniałych chłopaków, a równocześnie bardzo dobrze zapowiadających się zawodników piłkarsko, wspaniałych ludzi, z którymi pracowało mi się świetnie. Miałem z nimi bardzo dobry kontakt, byli lubiani przez swoich rówieśników. Byliśmy bardzo zżyci może z oboma Michałami i myślę, że to był taki główny powód, że taka tragedia, która niestety się wydarzyła, nie mogła przejść bez echa. I taki memoriał myślę, że jest bardzo potrzebny w całym tym środowisku naszym i cieszę się, że to z roku na rok jest powtarzane i myślę, że coraz prężniej to funkcjonuje. W momencie tej tragedii, która nas dotknęła, czyli moją rodzinę i rodzinę Państwa Jeziorów, bardzo spontanicznie zareagowali koledzy i rodzice chłopaków, którzy razem trenowali. Doszło do takiej propozycji, że zebraliśmy się w większym gronie i powstała inicjatywa organizacji corocznego jakiegoś turnieju upamiętniających sylwetki naszych chłopaków. Przede wszystkim pamiętam kolegów z boiska. To właśnie z boiska pochodzą najlepsze wspomnienia związane z nimi, ponieważ przeżyliśmy wiele wspaniałych chwil właśnie na boisku podczas rozgrywania meczu dla Hutnika Kraków. Zawsze w ciepło ich wspominam. Byli to wspaniali przyjaciele, zawsze uśmiechnięci. W pierwszym, drugim memoriale uczestniczyli koledzy naszych Michałów jako pełnoprawna drużyna uprawniona do memoriału. Natomiast zrobili się starszymi już ludźmi i w tym momencie, no cóż, no trzeba byłoby na takim memoriale zaistnieć, zagrać, prawda? Więc wymyślili sobie, że rozegrają mecz przyjaciół. Z racji tego, że mój syn był o rok starszy od Michała Jeziora i oni się tak po prostu podzielili, że jedna drużyna reprezentuje Bobika, a druga drużyna reprezentuje Jezika, no bo takie mieli pseudonim. Mamy ich cały czas w sercach, cały czas pamiętamy, mimo że od tragedii już upłynęło kilka lat. Mówią, że czas leczy rany, ale w naszym przypadku no to ciągle trwa. Franciszek Ptak to najbardziej znana postać dawnych Bieńczyc. Jego okazały dom zachował się do dziś u wylotu ulicy Cienistej. Jest to dom dwukondygnacyjny, bowiem przed I wojną światową dom ten został nadbudowany, by u góry stworzyć halę Sokoła, towarzystwa gimnastycznego, które było właśnie taką tajną podchorążówką szykującą młodzież do przyszłej wojny. Franciszek tak był wybitnym działaczem ludowym, ale sławę przyniosło mu wesele Stanisława Wyspiańskiego, jego bliskiego przyjaciela. Został on tam sportretowany, te słynne słowa, że ptak ptakowi niejednaki i wcześniejsza mowa o wyborze Franciszka Ptaka na posła Sejmu Galicyjskiego spowodowała, że Franciszek Ptak na zawsze zostanie w naszej pamięci. Przede wszystkim zaś wielką zasługą Franciszka Ptaka było zorganizowanie olbrzymiego korowodu etnograficznego, który przeszedł przed Franciszkiem Józefem. W 1908 roku przypadało 60-lecie panowania tego monarchy i wszystkie kraje jego państwa prezentowały się w postaci takich jakby orszaków weselnych. Do Wiednia pojechało aż 500 chłopów. Banderia wypadła tak wspaniale, że siedzący na trybunach generałowie austriaccy byli święcie przekonani, że nie są to zwykli chłopi, tylko przebrani w chłopskie stroje kawalerzyści. Franciszek Ptak był nie tylko działaczem ludowym, ale także gospodarczym. Prowadził kasę Stefczyka. Był bardzo zamożnym gospodarzem, sponsorował wiele różnych imprez, które odbywały się w Bieńczycach, prowadził też znaną karczmę. Do tej karczmy jako rekrut zachodził młody Wincenty Witos, który swoją służbę wojskową odbywał w Forcie Krzesławice i on także w swoich dziełach zostawił nam portret Franciszka Ptaka. Stało się to tradycją, tak, że wspólnie z rodzicami i młodzieżą dekorujemy szkołę. Co roku jest inny pomysł na dekoracje.
U nas pojawiła się koncepcja Grecji, dlatego że element grecki pojawia się w programie artystycznym. Pojawiają się te winogrona, wazy. Ja mam takie wrażenie, że poznaję moją młodzież jeszcze od innej strony, tak, w tym roku. To jest taki bardzo wyjątkowy rok dla mnie. Tak, studiówka jest imprezą szkolną, to jest nasza wspólna impreza młodzieży, nauczycieli. Nie ulegamy presji, prawda, zastawiania się i pokazywania się właśnie w jakichś wyjątkowych miejscach. Dla nas nasze miejsce jest wyjątkowe, magiczne i tutaj myślę, że się młodzież najlepiej bawi. Program artystyczny chcieliśmy przygotować na studniówkę i chcieliśmy wykorzystać logo naszej szkoły, złotą nutkę. No, wszystko zrodziło się właściwie w klasie. Pomysł był sam, żeby tej złotej nutki szukać. Pomyśleliśmy właśnie o tym, żeby bez tej złotej nutki, żeby nam nic nie wychodziło, że ją znajdziemy i zacznie wszystko wychodzić. To był pierwszy, pierwotny pomysł. Jednak uznaliśmy, że lepiej będzie nie wykorzystywać jakiegoś kawałka metalu jako czegoś, co nam pomaga grać, tylko samej naszej wiary w siebie, że to 12 lat nam w tej szkole dało tyle, co, że możemy zagrać tak, jak gramy.